Co? Dałem skip? Nie działa. Kurde, nie, ale że nie da się tutoriala skipnąć? Screen settings, o. O. Kozak. No i tak to można grać. Pytanie, od którego levela jest ten mój spell? Moonstrike. Czy jest drugi level? To chyba to jest. O Jezu, ale ten skok. Na pierwszym levelu ten skok tak średnio. Do 30 levela muszę tym skillem bić, bo dopiero na 32 będę miał mojego skillka. Dobra, i teraz tak. Mamy pierścionek pierwszy. I oczywiście lepsze itemki do zmiany. Dobra. Gitarka. Możemy iść dalej. Trzeci level Battle Passa od razu. Co jest w ogóle w Battle Passie? Skrzyneczka. Loot high value drops. A jest powiększenie tego? Jest powiększenie Auction House'u. Dodatkowy jest teleport effect. Portrait. Body effect. Uuu, ale fajne. Footprint effect. O, skrzydełka jeszcze. Skrzynek. Ty, dłuższy jest ten Battle Pass chyba. Przednie miał 60. No, rozkręca się dopiero na endgame'ie, nie? Tak, każdy hack and slash. No umrzeć tym bossem w końcu, no. Proszę. W ogóle nie wiedziałem, ale te wszystkie pety, tak samo jak powiększenie ekwipunku i tak dalej, to wszystko zostaje na nowym sezonie, nie? Nie wiem, ja wolę gierki sezonowe. Ja wolę, jak mi się znudzi gierka, zrobić sobie przerwę, poczekaj na nowy sezon. No, bo powiększenie EQ można kupić za tą walutkę, nie? Ale Auction House'u powiększenie się nie da. Powiększenie Auction House'u już trzeba za tą... tak, w tym sezonie wszedł podobno kontroler support, więc... Powinno się dać. Ty, to był Moonstrike? To co ja chciałem, czy nie? Attack damage, weapon attack damage. Tak, to jest to. Ale na filmie to jakoś inaczej wyglądało. Tu nic nie bije. A, bo to się musi jakby naładować?
Nie wiem, no zobaczymy. Jak się okaże shitem, no to zagramy czymś innym. Tutaj na szczęście zmiana buildu nic praktycznie nie kosztuje. Zmiana. No, co 3 miesiące masz sezon. Jak wchodzi nowy sezon, to masz nowe skille, nowe klasy, czy tam podklasy, nowe itemy, nowa mechanika sezonowa, jakieś tam usprawnienia, na przykład w tym sezonie dodali support dla pada. Można na padzie teraz grać. No tutaj właśnie nic nie trzeba, bo powiększenie ekwipunku masz za darmo. W sensie z walutki, którą dostajesz in-game. Poza do sklepu. Bo tak. Tu masz shop. I tu masz sklepik za walutkę, którą dostajesz po prostu in-game. I tu masz powiększenie ekwipunku. Powiększenie stasza. W ogóle ekwipunek jest tak zrobiony, że masz osobny, za osobną zakładkę na itemy. Osobną zakładkę na skille i na różne inne rzeczy. Hero Shop to kupujesz tak by innego traita do twojej klasy, czyli tutaj to o. Tu, że tu masz po prostu inne bonusy. No ale to też jesteś w stanie wyfarmić, bo ja tam chwilę grałem w poprzednim sezonie i mam 70, a potrzebuję 100 na kupienie czegoś. Masz skilla i doklejasz do niego supporty. Tylko tutaj możesz mieć chyba 4 supporty maksymalnie, albo 5 maksymalnie supportów. Plus masz jeszcze tutaj aury. Możesz mieć są też triggery typu Kazuen Channeling i tak dalej. No, sezon nowy. O, tu już jest chyba mechanika sezonowa. Muszę 2 mopki znaleźć. Jeszcze jednego, bo jednego już uwaliłem. No i łatwo. A to jest mechanika sezonowa, pa. Pyk. Teraz tak. Rare trinket. Albo 2 hero reliki. Dobra, bierzemy reliki. Pyk. A, i teraz sobie wybieram. Dawaj to. Start. A moje itemy? Moje itemy. Ej, wróci mnie tam, nie? Pa, co się dzieje? Zium, ale mało. Dobra, czyli powiedzmy, że kampania, czyli takie questowanie trwa 2 godziny w tej gierce, jeżeli lecicie tak jak ja. A kolejne, kurde, 3 godziny to robienie po prostu mapek. I tyle. Dobra, skończona fabuła. Nareszcie. Chyba.
No ale takich małych to chyba nikt nie kupuje, co? O, dawaj. Ty, na S idzie. Ta postać to mi wyszła lepsza od tego wilka, którego zrobiłem w poprzednim sezonie. Bez kitu. Dobra, no i łatwo. Czy co poleciał pistolecik? Ale lipa.